Witam wszystkich bardzo serdecznie w moim kolejnym materiale na kanale. Dzisiaj pomówimy sobie o kawalerii. Kawaleria w grach jest bardzo ciężko przedstawić. W Battlefieldzie 1 też to przedstawienie nie jest w 100%, no można powiedzieć, dobre. One jest dalekie od rzeczywistości. Jednak pomimo tego rozgrywka kawalerią w grze Battlefield 1 jest naprawdę, naprawdę przyjemna. Ostatnio właśnie trochę pograłem kawalerią i po prostu, no aż byłem zaskoczony. Naprawdę przyjemnie się gra kawalerzystom. Owszem, trzeba pewnych rzeczy się nauczyć. Trzeba wiedzieć, kiedy zaatakować, jak zaatakować, żeby jak najlepiej wykorzystać naszą mobilność i całkiem sporą siłę ognia. Może zacznijmy od tego, że kawaleria jest formacją, która wymaga ścisłego przestrzegania szyku. Kawaleria nie może się rozsypać, ona musi cały czas trzymać szyk. Najlepsza jazda na świecie, husaria, była dlatego taka skuteczna, że ona nie atakowała tak, jak jest to pokazane na filmach czy w grach. Najważniejsze w uderzeniu husarii jest to, że to praktycznie w momencie ataku, uderzenia w piechotę czy w jazdę przeciwnika, to był dosłownie pancerny walec. I teraz wyobraźcie sobie, że w grze musicie coś takiego samego odtworzyć. Jest to bardzo, bardzo trudne, wymaga dużej koordynacji pomiędzy graczami. A po drugie też wymaga, żeby no, nie doszło do jakichś dziwnych sytuacji w grze. Wiemy czasami, że kolizje pomiędzy postaciami mogą doprowadzić do sytuacji śmiesznych i taka duże zagęszczenie różnych właśnie postaci, dodatkowo konie, które w grach wielokrotnie są niesterowne, pomimo że w Battlefield 1 bardzo fajnie są zrobione, to po prostu jest bardzo ciężko przedstawić atak kawalerii, taki można powiedzieć stuprocentowo taki jak był wykonywany, bardzo ciężko jest to przedstawić, nie tylko w grach, ale również w filmach. Jak już mówiłem, właśnie w filmach bardzo niedokładnie przedstawia się na przykład ataki husarii czy też innej kawalerii, dlatego że jest bardzo ciężko to wszystko zorganizować. To było naprawdę doskonale wyszkolone wojsko i doskonale działające wręcz perfekcyjnie. Ja kawalerią nigdy zbytnio się nie zajmowałem, dlatego że okres, który podejmuję, zazwyczaj jest już, można powiedzieć, naznaczony dość słabą pozycją kawalerii. Wiek jeszcze 18 jak najbardziej, ale wiek 19 czy 20, no, kawaleria powoli staje się jednostką w sumie pomocniczą. Pełni rolę mobilnej piechoty, więc całkiem inną rolę niż pełniła w poprzednich wiekach. Trzeba tu również zaznaczyć, że ten stopniowy upadek kawalerii był spowodowany postępem technologicznym. Zacznijmy od tego, że pojawił się bagnet. Piechota już mogła zacząć sama bronić się, nie potrzebowała pikinierów przed kawalerią. Kolejna kwestia to gwintowana broń. Broń, która już ma dużo, dużo większy zasięg niż muszkiet. W wieku XVII nie strzelano do celów z większej odległości niż 50 metrów. Natomiast w wieku na przykład już XVIII spokojnie można było prowadzić ogień do celów no, oddalonych o paręset metrów. Więc skok jest niesamowity. Później oczywiście trzeba doliczyć pojawienie się broni odtylcowej, która zwiększa szybkostrzelność broni. To nie jest parę strzałów na minutę, tylko to jest paręnaście. Ogień po prostu wręcz staje się ciągły, jeśli mamy do czynienia z zwartą jednostką piechoty. Więc bardzo ciężko jest wyprowadzić skuteczną szarżę przeciwko dobrze przygotowanej piechocie. I można powiedzieć, końcem kawalerii jest wynalezienie karabinu maszynowego, który wystrzeliwuje paręset pocisków na minutę. Tej sile ognia nie jest w stanie się kawaleria już przeciwstawić. Jednak to nie jest tak, że kawaleria przestała istnieć. We wschodniej Europie dużo dłużej pozostała bardzo wartościową jednostką. Jeszcze podczas kampanii wrześniowej polskie oddziały kawalerii potrafiły zadawać solidne straty niemieckim oddziałom pancernym. Pełniły już rolę bardziej mobilnych oddziałów przeciwpancernych, dlatego że bardzo dobrze się do tej roli nadawały, między innymi z racji na wyposażenie w bardzo dobre armatki przeciwpancerne. I przyjęły, można powiedzieć, nowe funkcje, nowe role na polu bitwy, role, które piechota nie mogła wykonywać. Zresztą kawaleria zniknęła w formie, można powiedzieć, powiązanej z koniem. Koń został zamieniony w kawalerii na czołg. Można powiedzieć, że kawaleria istnieje do dzisiaj. Czołgi, oddziały pancerne pełnią taką samą rolę, jaką pełniła kawaleria. Szybkie, przełamujące uderzenie, które ma zgruchotać przeciwnika, nie pozwolić mu
na wznowienie obrony i uzupełnienie strat. Więc taką właśnie rolę pełniła kawaleria i taką rolę pełnią teraz czołgi, więc kawaleria, może powiedzieć, zaliczyła upadek, ale nie zniknęła z pola bitew. W grze Battlefield 1 jazda, kawaleria, jak najbardziej jest wartościową jednostką, dlatego że jeśli mamy takiego kawalerzystę, to możemy liczyć na to, że linie przeciwnika nigdy nie będą w pełni stałe, zwłaszcza na takich mapach, kiedy może się ta kawaleria rozpędzić. Jak widzicie tutaj, zapędziłem się na punkt przeciwnika. Zacząłem go przejmować, ale postanowiłem wziąć zestaw przeciwpancerny, czyli zabrałem zestaw przeciwpancerny, który mógł wykorzystać przeciwnik, i zacząłem niszczyć jego czołg, więc wykonałem, można powiedzieć, w 100% zadania stawiane przed kawalerzystą, dlatego że dokonałem głębokiego rajdu na jego tyły i po prostu zacząłem przełamywać, doprowadziłem do przełamania jego linii obrony. I to doprowadziło do tego, że przeciwnik poszedł w rozsypkę, musiał się cofnąć, co wykorzystała moja drużyna. Więc jak najbardziej tutaj kawaleria pokazuje swoje pazury, pokazuje, że może być przydatna i może skutecznie likwidować przeciwnika bez większego problemu, zadając mu potężne straty. Nawet jeśli to nie są straty w postaci zabitych żołnierzy, czy też zniszczonych pojazdów, to mamy tutaj straty przede wszystkim spowodowane tym, że ci żołnierze nie zajmują się polowaniem na wrogą piechotę, tylko zajmują się polowaniem na kawalerzystę. I wtedy jest po prostu szansa na podejście wroga i zaatakowanie go w sposób skuteczny. Więc jak widzimy, kawaleria w grze Battlefield 1 jest przydatna. Rzadko kto na niej gra. Są gracze, którzy zauważyłem, grają cały czas kawalerią i odnoszą naprawdę spektakularne sukcesy. Więc jak najbardziej ta kawaleria jest w grze Battlefield 1 świetnie zrobiona i moim zdaniem, no, naprawdę pozwala pomieszać szyki, utrudnić bezpieczne prowadzenie walki piechocie, która na przykład jest z tyłu. I jak najbardziej to jest rola, którą kawaleria w Battlefield 1 może podejmować. I ja naprawdę za to kawalerię lubię. Polubiłem tą kawalerię w grze Battlefield 1. To jest naprawdę bardzo fajna odskocznia od typowej gry. I jak najbardziej jest to coś interesującego. Tego Battlefield 5 nie ma. Tutaj Battlefield 1 naprawdę po raz kolejny mnie zaskoczył. Tą grę, można powiedzieć, co chwilę odkrywam na nowo. I szczerze powiedziawszy, co chwilę można powiedzieć, no, ta gra pokazuje, że warto do niej wracać i jest dużo lepszą grą niż Battlefield 5. Więc po raz kolejny na plus dla tej gry. To, co nie udało się w Battlefield 5 powtórzyć, w Battlefield 1 jest zrobione po prostu świetnie. Jest to gra naprawdę ciekawa, która pomimo tego, że ma już swoje lata, to starzeje się bardzo dobrze, dużo lepiej niż Battlefield 5. Wracając też do polskiej kawalerii, to polska kawaleria była zawsze, można powiedzieć, w czołówce. Husaria była najlepszą kawalerią w dziejach. Jeśli chodzi o inne formacje kawalerii, no to przez bardzo długi okres czasu ta kawaleria pozostawała bardzo konkurencyjna. Zresztą ostatnia bitwa kawaleryjska to jest bitwa pod Komarowem, 31 sierpnia 1920 roku. Polska kawaleria pokonuje kawalerię sowiecką, zapewniając bardzo istotne zwycięstwo właśnie w wojnie polsko-bolszewickiej. Zresztą zawsze polska kawaleria była bardzo wartościową jednostką. Mieliśmy najlepszą kawalerię na świecie. Nasze kawalerie zawsze odnosiły spektakularne zwycięstwa. Więc jak najbardziej można powiedzieć, że Polacy w siodle się urodzili, a potem, kiedy musieliśmy się przesiąść na metalowe konie, to też potrafiliśmy napsuć krwi naszym przeciwnikom. Brawura kawalerzysty pozostała, zmienił się jedynie wierzchowiec, bo jednak akcje kawalerii wielokrotnie były brawurowe, były, no, niespodziewanymi uderzeniami, które potrafiły połamać linię obrony przeciwnika, zgruchotać je doszczętnie, zwłaszcza uderzenia husarii. Wiem, że często wspominam o husarii tutaj, ale jest to najlepsza kawaleria na świecie i trzeba być dumnym, że to jest nasza kawaleria. Wręcz można powiedzieć kawaleria doskonała, która potrafiła sobie poradzić w każdej sytuacji, a służący w niej żołnierze byli świetnie wyszkoleni. Byle kto do husarii się nie dostawał. Ja już powoli będę kończył. Napiszcie, jak wam się podoba kawaleria w grze Battlefield 1. Czy graliście właśnie tą formacją w tej grze? Jeśli tak, to jak wam szło? Czy lubicie tą formację, czy raczej może nie? Napiszcie, w jakich grach przedstawienie kawalerii jest najlepsze, najbliższe ideałowi. Jak wam się gra w ogóle w kawalerią w różnych grach?
gdzie ona jest po prostu najlepsza, najskuteczniejsza, a gdzie ona jest po prostu przedstawiona średnio lub po prostu słabo, bo różnie to wygląda, bardzo ciężko jest to przedstawić, ale niektórzy twórcy być może znaleźli sposób na przedstawienie tej pięknej, a zarazem groźnej formacji. Nie muszą być tutaj wyłącznie gry, mogą być również filmy. Z mojej strony to tyle, jeśli film Wam się podobał, no to zostawcie lajka, zasubskrybujcie kanał, komentarze jak zawsze są dla Was. Trzymajcie się ciepło, do usłyszenia, no i cześć!